Cześć! A dzisiaj chciałabym porozmawiać trochę o mojej babci, ponieważ moja babcia jest jedną z osób, które najbardziej podziwiam. Dlaczego? Moja babcia ma dzisiaj 87 lat i bardzo, bardzo podziwiam fakt, że ona ma WhatsAppa i możemy razem na WhatsAppie zdjęcia sobie wysyłać i dzwonić do siebie i pisać do siebie. Ona ma Facebook od już kilka lat i to jest pierwsza rzecz. Ja nie znam dużo starszych osób, które ponieważ się może trochę boją informatyki, wszystko co dotyczy komputery i internet i komórki i takie rzeczy. Wiem, że dużo ludzi, starszych osób trochę się tego boi i myśli, że to jest bardzo skomplikowane, ponieważ nie znają tego i nie używają po prostu tego, albo mają dużo trudności posłużyć się tym. Babcia, nie wiem jak ona to zrobiła, ona dużo, myślę, pytań zadała wnuczkom i wnukami. Jak to działa, jak mogę to zrobić, jak mogę zdjęcia wysyłać, jak mogę tej osobie odpowiedzieć i takie rzeczy. I to podziwiam bardzo, ponieważ wiem, że ja, jak coś nie umiem, jak czegoś się boję, to często tego nie robię po prostu. Mogę pytać, ale jak na przykład widzę, że pierwszy raz mi się nie udaje, albo drugi raz mi się nie udaje, to po prostu już tego nie robię. I moja babcia taka nie jest i bardzo ją podziwiam za to. Nie podziwiam moją babcię tylko dlatego, że umie używać się internetem. Też, ponieważ to nie wiem jak ona to zrobiła. Moja babcia ma 3 dzieci i ona sama, nie wiem naprawdę jak ona to zrobiła, umiała ich wychować. To znaczy im kupować rzeczy i kupować ubrania i się po prostu zajmować dziećmi, do szkoły ich zaprowadzać i tak dalej. Pracowała jako nauczycielką w szkole i na tym samym czasie umiała studiować. I ona robiła te 3 rzeczy długi czas. I po prostu nie wiem, jak to jest możliwe, jak była młoda, była trochę sama, miała owszem pomoc, pytała o pomoc, ale ona miała tą siłę wewnętrzną, żeby te 3 bardzo, bardzo trudne rzeczy robić. Dla mnie ona jest wspaniała, nie wiem jak to jej się udało. Jak ją zapytałam, jak ci się to udało, powiedziała mi: nie wiem, po prostu to zrobiłam i po prostu codziennie wstawałam, nawet wcześniej, może o 4 rano wstawałam, żeby trochę się uczyć, zanim dzieci się obudziły i takie rzeczy. I dla mnie to jest perfekt, bo często na przykład, nie wiem, jak już mówiłam, jak coś jest ciężko dla mnie, to nie wiem, jakby niekiedy się załamuje, a ona nie miała wyjścia, że i tak po prostu żyła i tak zrobiła i zrobiła najlepiej jak umiała, jak mogła. I to dlatego jest to super. Ja też podziwiam bardzo moją babcię, ponieważ ona ma 87 lat, jest piękna, ona wygląda naprawdę, nie wygląda na ten wiek w ogóle. Idzie do sklepu, idzie do biblioteki i bardzo lubię fakt, że ona jest bardzo otwarta, to znaczy, że nie obchodzi jej to, nie wiem, jaka osoba, skąd pochodzi, jaki ma akcent, jaki ma kolor skóry, czy jest gejem, czy nie. Jest bardzo, bardzo otwartą osobą i niekiedy w Polsce są niestety dużo ludzi, którzy tacy nie są i są na przykład o dużo młodsi od mojej babci. Okej, to wszystko, co chciałam powiedzieć. Dla mnie to było ważne właśnie powiedzieć, że są wspaniałe ludzie, którzy mogą i dużo osiągnęli, którzy mi pokazują, że
to jest możliwe, że można sobie życie poukładać, nawet jak były trudne chwile i że możemy mieć wiarę i że wszystko na końcu będzie dobrze. I to wszystko, co chciałam dzisiaj powiedzieć. Okej, miłego dnia, do zobaczenia, cześć!